Stowarzyszenia Topolskiego Lubonia z Poznania, żeby ukazać walki Powstania Wielkopolskiego. Po lewej stronie mamy prusaków charakterystycznych w tych hełmach typu rogacz oraz oficera w pikehaubie. Uzbrojeni są w karabiny Mauser z 98. Chcemy nawiązać do wydarzeń, najpierw wydarzeń z 10 listopada 1918 roku, czyli proklamowanie pierwszego pułku piechoty polskiej, a później nawiązując do walk powstańczych, które rozegrało się między 27 grudnia 1918 roku, a powstanie wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 roku. Tutaj mamy formowanie oddziału powstańczych, jeden z miar z południowej Wielkopolski. Powstańcy używali niemieckiego mundurowania, gdy były zdjęte na ramienniki oraz boczki na czapkach, które zastąpiły biało-czerwone rozety. Uzbrojenie było prawie identyczne jak niemieckie. Dopiero pod drugiej połowie stycznia zmiana była na rogatywki. Tutaj już widzimy oficera, który ma rogatywkę. Jednak była to zmiana bardzo stopniowa. Do przysięgi! Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Nie szczędząc krwi własnej ani życia. Nie szczędząc krwi własnej ani życia. Nie spocznę. Nie spocznę. Póki ostatni pruski żołnierz. Póki ostatni pruski żołnierz. Żywy lub martwy. Żywy lub martwy. Nie opuści polskiej ziemi. Nie opuści polskiej ziemi. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po przysiędze. Baczność. Lewo. Wrot. Dawno. Marsz. Przemienimy scenę zatrzymania ludności cywilnej. Dochodziło również do różnych ekscesów i aktów terroru. Odprowadzenie dokumentów Niemcy puścili wolno. Ich
Oni to wszystko widzą, nie? Oni tam mają różne. Idą. Słowo oficerskie, że więcej nie podniesiecie rzeki przeciwko polskiemu. Wracajcie do ojczyzny, broni wam nie możemy oddać. Tam, Drogie państwo, drodzy państwo, tak mniej więcej to wyglądało. Wiadomo, to jest tylko odwzorowanie jakiegoś działania. Taka sytuacja prawdopodobnie miała miejsce, przynajmniej tam, skąd my pochodzimy. To było pod Koblą Górą, gdzie właśnie polski oddział w starcie z niemieckim, byli ranni. Polacy pobili Niemców. Tutaj mamy kolegów, którzy bardzo fajnie, to jest zawodowa grupa. My dopiero się uczymy, więc tutaj chwilę szacunek, przynajmniej przed dowódcą. Bardzo dziękuję za kolegi, za miłe słowa, tak. Ale to całkiem
polega, proszę Państwa, bez pozorów, początek powstania wielkopolskiego, przynajmniej w Poznaniu, to nie było tak, że oni wszyscy się, proszę Państwa, bili bratobójczo. To było tak, byli Niemcy, którzy walczyli z Polakami w jednych okopach. To byli koledzy, współtowarzysze broni. I to na przykład często bywało tak, że oni na przykład podchodzili do fortu, mówili tak, no co wy się będziecie wygłupiać, chcecie wrócić do rodzin? No chcecie wrócić do rodzin. Oni oddawali broń. Te walki, które zaczęły się toczyć wokół powstania wielkopolskiego, są walkami późniejszymi. Niemcy byli ogłuszeni rewolucją w Berlinie, byli rewolucją w Kilonii. Oni jak gdyby bardziej walczyli o to, nie o Wielkopolskę, tylko bardziej się zastanawiali nad tym, jak utrzymać spójność państwa. Także ten początek to był raczej taki bardziej pokojowy. Za mną! Bardzo dziękujemy grupie rekonstrukcyjnej. Mogliśmy zobaczyć, jak nasi przodkowie walczyli o wolną, demokratyczną ojczyznę, aby nigdy nie powtórzyły się takie sytuacje, jak miało miejsce to kilkadziesiąt lat temu. Szanowni Państwo, obchodzimy jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Cieszmy się z odzyskania niepodległości. 11 listopada niech będzie świętem radosnym. Bądźmy uśmiechnięci i jeszcze raz radujmy się z tego, co mamy, ale najważniejsze, że mamy wolną, demokratyczną ojczyznę i dbajmy o to, żebyśmy tej demokracji nie utracili, tym bardziej nie utracili.